Jestem tutaj dlatego, że nie zgadzam się na to, jak wygląda współczesny świat. Z jednej strony ludzie w Polsce, czy w miastach, na przykład w Warszawie, czują się bezsilni wokół tego, co dzieje się ze światowym systemem żywnościowym i z tym, jak oni w nim funkcjonują. Chcę jeść lepiej, chcę jeść produkty zdrowe, ale mi na nie nie stać. Z drugiej strony słyszę narzekania rolników, że nie da się za te pieniądze, które otrzymuje, przeżyć. Jak to się dzieje? Ja płacę drogo, a on nie dostaje wystarczająco dużo. Z drugiej strony dochodzą do mnie informacje o tym, jakie nieszczęścia dzieją się na świecie. Jak wygląda w skali globalnej kwestia ubóstwa, kwestia głodu na świecie. I wiem już o tym od jakiegoś czasu, że nie ma rozwiązania problemu głodu na świecie bez suwerenności żywnościowej, bez lepszych polityk, które służyłyby ludziom. Takich polityk, które są przez nich definiowane, jak my chcemy jeść, jakie chcemy mieć my jako konsumenci, związki z producentami. Może nie chcemy tych wszystkich pośredników, którzy zachęcają nas, żeby jeść żywność nowoczesną. To znaczy z dużą domieszką chemii, z konserwantami, w imię nowoczesności, tracąc naturę, tracąc naturalność i przede wszystkim, to też jest ważne, tracąc kontakt z producentami, z całą kulturą, ze związkami, które łączą nas, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, na wsi czy w mieście. Jesteśmy w defensywie, na pewno. Na pewno na świecie, również w Polsce, rządzą zasady, które nie sprzyjają drobnym producentom żywności. Pomimo tego, że według naszej konstytucji rolnictwo rodzinne powinno być podstawą, to jednak rzeczywistość jest taka, że ludzie w mieście idą do supermarketów, kupują produkty, które pochodzą nie z małych, tradycyjnych, zrównoważonych gospodarstw, tylko z wielkich farm lub też z zagranicy, z wielkich plantacji zagranicznych. Straciliśmy kontakt pomiędzy konsumentem a producentem. Myślę, że musimy budować ruch ludzi, którzy nie tylko są świadomi problemów, ale też chcą coś zrobić. Tutaj na tym spotkaniu właśnie spotykamy się z takimi ludźmi, którzy są na tyle zdeterminowani, że wiedzą, że jeśli chcemy zostawić świat naszym dzieciom lepszy, taki, w którym da się żyć i z którego my też sami będziemy korzystać, to trzeba już teraz działać. Nie tylko na poziomie konsumentów, tych, którzy kupują różne produkty w sposób świadomy, ale też na poziomie obywatelskim, a powiedziałbym wręcz politycznym. To znaczy dążąc do tego, aby reguły gry się zmieniły. To takie, które dają szansę każdemu obywatelowi, obywatelce wpływać na politykę związaną z żywnością. Jeśli większość z nas chciałaby żyć zdrowo i odżywiać się zdrowo, a to wiemy z badań opinii publicznej, to obywatele i obywatelki powinni mieć szansę na to wpływać. Nie tylko raz na 4 lata przy urnie wyborczej, nie tylko wtedy, kiedy dobijają się do biur poselskich, wymagając od posłów czy senatorów, żeby głosowali przy takiej czy innej ustawie w sposób dobry dla społeczeństwa, ale też tworzenie takich mechanizmów, kiedy wola obywateli, obywatelek będzie czymś, co decyduje, a więc więcej demokracji bezpośredniej na przykład. Ja zajmuję się wraz z koleżankami działaniami popularyzatorskimi dotyczącymi suwerenności żywnościowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że głód na świecie nie zostanie zlikwidowany, jeśli w Europie zwycięży całkowicie model rolnictwa przemysłowego. Wtedy też kraje biedniejsze, na przykład w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji, one nie będą mogły obronić się przed napływem, przed dominacją rolnictwa przemysłowego. W Europie jest nadzieja, która może też podtrzymać nadzieję innych kontynentów.
Teraz w Polsce mamy pierwsze forum na rzecz suwerenności żywnościowej. Podobne fora w skali europejskiej odbywają się już kilku lat, w skali ogólnoświatowej od kilkunastu. Niestety my w Polsce jesteśmy dość zapóźnieni, jeśli chodzi o samoorganizację. Potrzeba nam nie tylko świadomości, ale właśnie samoorganizacji, która na wielu krajach, na różnych kontynentach jest o wiele bardziej zaawansowana niż u nas. Na przykład ludzie z ludów rdzennych Ameryki Łacińskiej organizują się od dawna. Tam ich dyskusje są o wiele bardziej zaawansowane i my możemy też się od nich uczyć. Trudno odpowiedzieć, dlatego że dopiero jesteśmy na początku drogi. Dopiero rok temu powstała grupa ludzi zdeterminowanych, żeby naprawdę suwerenność żywnościową w Polsce propagować i nią się zajmować. Dopiero dwa miesiące temu mieliśmy spotkanie międzypokoleniowe, spotkanie rolników, kiedy rolnicy mogli porozmawiać o tym, czym jest suwerenność żywnościowa, wczytać się dokładnie w deklarację praw chłopskich i zastanowić się, jak to, co gdzieś w Europie czy na świecie zostało sformułowane, jak to się ma do polskich warunków. Więc jesteśmy dopiero na początku drogi. Na pewno złożenie swojego akcesu do Myleni Polska poprzez na przykład formularz na stronie internetowej jest bardzo ważnym krokiem. Do Myleni Polska mogą przyłączać się indywidualne gospodarstwa, ale też organizacje pozarządowe i każdy z nas, kto prowadzi jakieś stowarzyszenie, czy jest członkiem jakiegoś stowarzyszenia, może zachęcić swoich kolegów, koleżanki, żeby podpisać się pod ideą suwerenności żywnościowej. Dołączając do tego ruchu, mamy szansę też otrzymywać informacje, jakie kolejne kroki można zrobić, w jakich spotkaniach można uczestniczyć, w jakich akcjach można wziąć udział, czy to akcjach popularyzatorskich, czy próbach nacisku na naszych decydentów. Polska jest jednym z krajów rolniczych w Europie i mamy szansę zbudować ruch, który będzie ważny obywatelsko, politycznie, społecznie i kulturowo. Jest duży potencjał i tylko od naszej aktywności zależy, czy uda się go zrealizować.